Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Mamy dzisiaj środę, jesteśmy dosłownie 3 dni po zakończeniu wystawy i targów gołębi, które odbywały się w Sosnowcu. Teraz tutaj dosłownie w ten weekend na wystawie w Sosnowcu mieliśmy możliwość zobaczyć m.in. w kategorii Sport F gołębia o numerze PL0268-17-41-47 gołębia, który miesiąc temu, ponad 2 miesiące temu, w 11 listopada, kiedy mieliśmy święto hodowców galerii Sheep Wilson, został wylicytowany za 72 tysiące. Tak jak ksiądz Jerzy Kostosz, właściciel pośrednio, bo Kostosz Żółkiewicz, spółka hodowlana, to się z tej hodowli ten gołąb wychodzi. Obecny właściciel, w porozumieniu z obecnym właścicielem tego gołębia, gołąb ten został wystawiony na wystawach. No i tak jak widzieliśmy, w kategorii Sport F będzie Polskę reprezentował na wystawie, która za niecałe 2 tygodnie odbędzie się w Słowacji, w Trenczynie. Gratulujemy, a co ciekawe, dlaczego tym gołębie wspominamy, bo było to właśnie, tak jak mówiłem, w galerii Sheep Wilson, kiedy odbywała się uroczystość, finał niejako imprezy, polegający na tym, że zbieraliśmy wtedy pieniądze dla podopiecznych fundacji pana Jakuba Błaszczykowskiego, Ludzki gest. I teraz właśnie mamy jeden taki film, który za chwilkę po tym będzie on dołączony do tego. Od razu jest tutaj kolejny po tym, co teraz ja nagrywam. Jest film, kiedy odwiedziliśmy, to jest dosłownie 30 grudnia, dzień przed Sylwestrem, odwiedziliśmy na zaproszenie właśnie fundacji, odwiedziliśmy halę sportową w Częstochowie, gdzie odbywał się turniej piłkarski z udziałem właśnie pana Jakuba Błaszczykowskiego. Też taka impreza charytatywna, było bardzo dużo osób, tam już było rzędu chyba 5-6 tysięcy, jak nie więcej. Mamy nagrany tam film, tam się odbywał turniej piłkarski takich postaci, które zaprosił pan Jakub Błaszczykowski do 4 takie drużyny piłkarskie, one sobie tam grały. I tam akurat mieliśmy możliwość spotkać i porozmawiać z panią Małgorzatą Domagalich, prezesem fundacji, jak również z panem Jakubem Błaszczykowskim. Wprawdzie, tak jak mówię, ten film nagraliśmy już dłużej, ale chcieliśmy poczekać, aż ten gołąb, który właśnie z tym fundacją Ludzki Gest jest pośrednio związany, zdobył teraz złoty medal i jest idealny moment, żebyśmy mogli sobie to zobaczyć. Przy okazji też, jeżeli już jesteśmy przy okazji wystawy targów, zobaczmy, tutaj na stronie internetowej możemy sobie zawsze tutaj oglądać reprezentację Polski, ale też do czego zmierzam. Zdjęcia reprezentacji Polski tutaj wykonuję już od 2007 roku i na stronie naszehodowle.pl udało mi się wstawić w każdą jedną reprezentację, która od 2007 roku była przeze mnie wykonywana. Także przy okazji zapraszam, żeby zobaczyć sobie na stronie naszehodowle.pl te kolejne reprezentacje. One są tutaj podzielone, jeżeli sobie tutaj wejdziemy na główną tą stronę. Klikniemy, tutaj jest z boku napis reprezentacje Polski. Otwiera nam się, klikniemy sobie na przykład grupy i w tych grupach mamy, po prostu możemy sobie wybrać. Gołębie są też podzielone dowolnie. Kategorie A, B, C, D, E. Tak jak występowały kolejne, standard, niestandard, poszczególne reprezentacje 2008. My zobaczmy na przykład 2018, ta z tego roku wygląda w ten sposób. Także nie przedłużam, zachęcam do zobaczenia, a zachęcam wszystkich do oglądnięcia, posłuchania pana Jakuba Błaszczykowskiego, z którym mieliśmy bardzo dużą przyjemność porozmawiać. No i przede wszystkim też widzieliśmy, jak pan Jakub Błaszczykowski cieszy się dużym zainteresowaniem było tak duże. Tam pani Małgorzata Domagali, kiedy kończyliśmy z nią wywiad, mówiła, że to jeszcze około 1,5 godziny. No niestety, powiem szczerze, to trwało jeszcze dużo, dużo dłużej, gdyż pan Jakub Błaszczykowski jest ciekawą postacią, interesującą, że było tyle osób zainteresowanych, żeby autograf z nim mieć, czy zdjęcie sobie zrobić, że oprócz tego, że tam, tak jak widzimy na filmie, na tafli boiska występował. Później jeszcze poszedł do tych osób, które nie weszły na halę, a stały przy wejściu i tam z nimi sobie robił przez kolejne chyba 2 godziny. Wtedy, kiedy nam udzielał wywiadu, proszę mi wierzyć, był tak zmęczony kręgosłup, bo co się wcale nie dziwię, bo to było ileś godzin stania na nogach. Także nie przedłużam, dziękuję, do zobaczenia i zachęcam do oglądnięcia tych materiałów. Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj jesteśmy w Częstochowie, w hali, w której się odbywał przed chwilą turniej piłkarski pod patronatem pana Jakuba Błaszczykowskiego. Tutaj organizowała to Fundacja Ludzki Gest, fundacja, z którą mieliśmy do czynienia ponad miesiąc temu. 11 listopada był finał zakończonej aukcji gołębi, która się odbyła w galerii Sheep Wilson w Katowicach. Ja może teraz oddam głos księdzu Jerzemu Kostorzowi i ksiądz Jerzy nas wprowadzi tutaj, o co tutaj dzisiaj chodzi. Proszę bardzo. No przede wszystkim zależało nam na tym, bo dziś jest taki dzień, kiedy możemy porozmawiać z panią prezes fundacji, panią Małgorzatą Domagalich, która jest tu ze mną, i też z Kubą Błaszczykowskim, żeby no, wyrazić wdzięczność za tę aukcję, za otwarte, za to gołębie serce hodowców, bo rzeczywiście no, było to imponujące wydarzenie dla dzieci, tak, dla podopiecznych fundacji, i dlatego cieszę się, że jest taka okazja jak ta dzisiejsza, ten turniej, kiedy możemy
i spotkać panią Małgorzatę, prezes naszej Fundacji Ludzki Gest, i Kubę Błaszczykowskiego, i dlatego chciałbym, żeby pani Małgosia sama powiedziała parę słów podziękowania za tę pomoc. Pani Małgosia, prezes mówi. Dziękuję. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Ja jestem pod wielkim wrażeniem. Gołą malował go już Pablo Picasso. To jest symbol czegoś wspaniałego, wolnego. To jest symbol pokoju, miłości. Przyznam, że ta aukcja przekroczyła moje najśmielsze wyobrażenie. Nie byłam sobie w stanie wyobrazić, że stowarzyszenie, ludzie, hodowcy, jest to taka grupa, ale wiem, że Gołąb to jest pewnego rodzaju etos. Za tym się kryje coś więcej. To jest ta pasja pokonywania przestrzeni. To jest pasja związana z ptakiem, który wraca do swojego miasta. Jest to bardzo szczytne hobby, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale pewnie tak. I taka świadomość, że państwo licytując wspaniałe, bo już wiem, że one się też różnią, mają swoje specjalizacje, potrafią więcej od innych, że państwo wspierając tą akcją, naszą fundację, pomogliście nam bardzo w tym, co my robimy na co dzień, czyli w pomaganiu chorym, biednym, potrzebującym, wspaniałym często, ale doświadczonym bardzo przez los dzieciom. Nasza wdzięczność, szczerze mówiąc, nawet moja, a mówię w imieniu całej fundacji, nie zna granic. Ja chciałbym bardzo podziękować za to, że tutaj znaleźliśmy między innymi, bo też możemy pokazać to, jak prawie może właśnie chciałem pokazać właśnie, bo zobaczmy, tutaj się teraz zakończył mecz. Mecz ten turniej piłkarski, tutaj brali udział bardzo znane osoby, to byli gwiazdy kabaretu, gwiazdy piłki nożnej, Kajetan Kajetanowicz, kierowca rajdowy, oczywiście. Było wiele, wiele osób i zobaczmy, tutaj za plecami mamy jeszcze tutaj salę, gdzie się odbywa spotkanie, natomiast tutaj na fali tej już się zakończyło wszystko, ale zobaczmy, jakie tłumy są i oni, tutaj każdy chce się spotkać z tym swoim idolem, powiedzmy, z tym fanem, autograf. Czy pan gdzie jest Kuba? Na pewno tak, nie tak, tam najwięcej jest, tak, tam najwięcej jest. Jak teraz będzie szaleństwo. Tak, i zobaczmy, tam pan Paweł Małaszyński tam jest. Ja powiem szczerze, akurat jeżeli chodzi o pana Pawła, to myślałem, że jest taki bardziej usportowiony. Ja bym chciała powiedzieć, że Paweł jest wielkim przyjacielem naszej fundacji. To jest człowiek, który nigdy nam nie odmówił, a dzisiaj mówił, że przełożył nawet spektakl teatralny na inny dzień. Jest po prostu, wiesz, on w ogóle, jak pan widzi, dlatego pasujemy do siebie. Wy gołębiarze, tak się mówi, czy hodowcy gołębi? Dobrze, ale jestem blondynką. Wy hodowcy gołębi i sportowcy o takim sercu, to chyba jest jedna drużyna, prawda? Powiedzmy jeszcze, bo tak, ja to jestem pierwszy raz, ale domyślam, że to jest jakaś impreza cykliczna, tak? To jest druga edycja świątecznego grania z Kubą. Po pierwszej, w czasie której Kuba został mianowany kawalerem Orderu Uśmiechu, jako trzeci sportowiec w ogóle w historii, było tak wspaniałe przyjęcie, że postanowiliśmy już nie zmieniać Częstochowy, tylko tutaj zagrać i widział pan, co było, oczywiście, prawda? A tutaj jeszcze przed nami są inne rozrywki, bo tutaj widzimy scenę, ona jest teraz chwilowo pusta. A to ja muszę coś powiedzieć. O właśnie. Tak. To ja powiem, że to jest rzeczywiście coś, co udało się tylko naszej fundacji. Otóż dzisiaj na scenie stanie trzech herosów. Herosów słowa. Ludzi, którzy cudownie śpiewają o uczuciach, nie wiem czy o gołębiach, ale to się, jak już powiedziałam, znaczy to jest... Książę polskiego hip-hopu Eldo, który dzisiaj u nas obchodzi 20-lecie swojego grania. OSTR, o którym ja mówię, że jest królem hip-hopu. I Cortez, który kocha ich obu. I to jest, jak przepraszam, bo tak książę, król, a to jakbyś mocno określił. Ja bym powiedziała, że to jest miks. To jest być może najbardziej niebezpieczne. W tej chwili pierwsze miejsce na wszystkich rankingach popularności, jeśli chodzi o sprzedaż płyty, ale wszyscy, co ich łączy, szanują Kubę Błaszczykowskiego i naszą fundację. Tutaj, czyli za chwilkę będziemy mieli tutaj koncert w wykonaniu wykonawców muzyki rap, tak? Hip-hop, przepraszam, ja tak się mówię. Chociaż Cortez jest troszeczkę takim właśnie miksem. I później to jest to, co zakończy dzisiejsze, że tak powiem, wiesz. Ale to jest naprawdę krem kremów i chciałam powiedzieć, że ci panowie, co jest rzadkie, naprawdę, tak jak państwo, robią to absolutnie charytatywnie. To jest absolutnie, nic tutaj nie ma, jakichkolwiek zobowiązań nie mamy. Czyli do której planowana jest impreza? Ile, jak długo będą grali? Czy do rana nawet? Do rana to może nie, ale myślę, że 2 godziny na pewno. Dziękuję bardzo. Czy coś jeszcze mam do dodania? Nie, no znaczy, myślę, ja bym chciała jeszcze raz powiedzieć, tak? Że to jest jakieś mistrzostwo świata, to co państwo zrobiliście. I
my w najbliższym czasie będziemy, robiąc podsumowanie 2017 roku, jeszcze o tym mówili i przy każdej możliwej okazji, ja na przykład w Warszawie swoim kolegom opowiadam, koleżankom, że coś takiego istnieje, bo wielu ludzi w ogóle nie wie, że gołąb może być wartości, czy ja przesadzę, jak powiem teraz, że jaguara? Ja nie wiem, jak jego... Ale może lata szybciej. O samochodzie. Nie, ja mówię o samochodzie. O samochodzie. Są takie. No właśnie. Bez problemu, zwłaszcza starsze roczniki, jak bardzo są w celu. Także wszystkiego dobrego, szczęśliwego, nowego roku 2018. Fundacja Ludzki Gest bardzo serdecznie życzy i bardzo za dobre serce dziękuję. Także my też również bardzo dziękujemy, bardzo miło, było nam bardzo miło poznać panią prezes i zamienić te kilka słów. A jeszcze przed nami chyba będzie spotkanie z panem Jakubem Właszczykowskim. Mam taką nadzieję, że tu się pojawi. Ale zobaczmy, żebyśmy, gdyby nam się nie udało, to proszę zobaczyć tutaj, mimo szczerych chęci, tam jest to wszystko, grono tych osób, które tam się gromadzą, to każdy ma nadzieję chociażby dostać autograf. Może się uda. Ja myślę, że to jest tak gdzieś godzina półtorej. Godzina półtorej. Czyli tak. Możemy sobie jeszcze poświęcić czas i inne rzeczy. Także na razie. Dobrego. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. I tak jak powiedzieliśmy po wywiadzie z panią Małgorzatą Domagalik, udało nam się tutaj z panem Jakubem Błaszczykowskim te kilka minut poświęcić na wywiad. Pan Jakub Błaszczykowski jest bardzo zmęczony, bo jak widziałem, sam osobiście podpisał prawdopodobnie kilka tysięcy, podejrzewam, autografu, złożył teraz go woli kręgosłup, ale nawet nie chciał siąść, żeby podkreślić to, że ten ludzki gest, ta fundacja, której logo z tyłu mamy za plecami, robi coś bardzo dobrego. My pamiętamy, kiedy miesiąc temu, to było listopadzie, 11 listopada, na rzecz Fundacji Ludzki Gest, hodowcy gołębi przekazali gołębie i tam się odbywało w Galerii Szypulison licytacja tych końcowa tych gołębi, uzyskaliśmy jakieś pieniądze, które zostały na tę rzecz fundacji przekazane. Teraz pan Jakub Błaszczykowski, na to, że tak powiem, wtedy nie mieliśmy możliwości rozmawiać tylko z panem Dawidem, bratem jego, teraz możemy coś, chwilkę z nim zamienić, ale ksiądz Jerzy najlepiej nas tutaj wprowadzi, proszę bardzo. Znaczy cieszymy się, że mamy chwilę z Kubą, niestety nie mógł być razem z nami, ale w tej chwili jest parę dni w domu, bo są święta i chciałby osobiście podziękować tym, którzy ofiarowali gołębie, którzy je wylicytowali, no i za takie gołębie serce, bo kwota, którą zebraliśmy, jest rzeczywiście imponująca. Ja przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować w imieniu swoim, w imieniu wszystkich ludzi, którzy są związani z fundacją, jak i w imieniu naszych podopiecznych. Jest to dla nas, dla mnie osobiście to był szok, że zorganizowaliśmy coś takiego, co przyniosło naprawdę bardzo dużo. To nie była jakaś kwota, tylko to była wielka kwota. Dla nas to jest naprawdę wielka rzecz. Dlatego chciałem wam bardzo serdecznie podziękować. Jednocześnie chciałem przeprosić, że mnie nie było. I będę, postaram się w przyszłości, jeżeli będzie coś takiego, być z wami. Jednocześnie, tak jak mówiłem księdzu, że chciałem tak powiedzieć trochę z piłki nożnej. To, co zrobiliście na tej licytacji gołębi, to było takie zdobycie Mistrzostwa Świata z drużyną Gibraltaru, oczywiście nie ujmując w drużynie Gibraltaru, ale naprawdę to była wielka rzecz i chciałem podziękować wszystkim ludziom, którzy licytowali, wszystkim ludziom, którzy oddali swoje gołębie, wszystkim ludziom, którzy nas zaszczycili swoją obecnością, naprawdę wielkie, wielkie dziękujemy bardzo i tak jak ksiądz powiedział, dziękujemy za gołębie serce. Pozdrawiam, życząc jednocześnie wszystkim szczęśliwego nowego roku i oby było zdrowie w tym przyszłym. Dziękuję bardzo. Panie Kubie, to nie tak do końca, że pana nie było, bo pana była koszulka, którą my pamiętam w sobotę to odbyła się licytacja, a w piątek był chyba mecz wtedy z Polska-Urugwaj. I ta koszulka była i to jeszcze, co było ważne, bo to była taka przepocona tym trudem, który pan włożył wtedy, żeby tam grać. I to było bardzo istotne i ludzie nie kupują tylko tych koszulek, nie, jak tak powiem, sponsorują, dlatego że to jest koszulka tylko od pana, ale to trud, który został włożony w wygranie tego meczu, naprawdę był imponujący. Dziękujemy bardzo. Ja również. Dziękuję bardzo i życzę szczęśliwego nowego roku. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Dobrych lotów. Dobry lot. Dobry.